Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Mamy dzisiaj cyrk na kółkach, ale bardzo zależy mi na tym, żeby nagrać dla Was to wideo, dlatego że mam bardzo dużo wrażeń do przekazania na gorąco. Jednocześnie ogródek jest zaniedbany. Przez 2 tygodnie zamiast tutaj trochę popracować, to były zlecenia, pokazy, realizacje, warsztaty i nagrywałem jeszcze online'owe opracowanie dotyczące technik lotu dronem podczas filmowania, więc wszystko się nałożyło naprawdę mocno, do tego jeszcze księgowość i inne tematy. Jak się prowadzi firmę, to trzeba mieć 5 etatów w jednym. Soboty, niedzielę, 6:22 i tak ciągle. Ale o czym Wam chciałem powiedzieć dzisiaj, a mianowicie chciałem się podzielić takimi spostrzeżeniami i tymi doświadczeniami, które wyniosłem z ostatniego weekendu. Myślę, że to będzie fajna sprawa, bo wszystko mam dokładnie jeszcze w pamięci. A za parę dni mi to umknie i powiem Wam dokładnie, jak to wygląda pomiędzy osobą doświadczoną, ta relacja, a uczestnikiem warsztatów, osobą, która przyjeżdża i chciałaby się dowiedzieć jak najwięcej. Myślę, że to będzie fajna, pożyteczna audycja dla Was. Podzielę ją na kilka części i myślę, że dużo można wynieść z tego. Także zaczynajmy, nie ma co więcej gadać. Jedziemy z koksem. Let's go! Pierwsza rzecz, o której mówiliśmy i to było dosyć istotne, a mianowicie im masz bardziej unikalne ujęcia, na przykład filmujesz przejeżdżający pociąg, samochód i podobne wydarzenia, które nie powtórzą się, są jednorazowe, wtedy używasz bardzo prostych technik, typu przelot do przodu tylko, albo boczny, albo wznoszenie z gimbalem, żeby nie schrzanić tych ujęć, bo najgorsze jest to, kiedy mamy faktycznie bardzo unikalne ujęcia, i nam na przykład pociąg odjedzie, albo nie zdążymy sobie nagrać. Więc o tym mówiliśmy na warsztatach i to było bardzo fajne i ciekawe, że jeden z kolegów, który ma już spore doświadczenie, tak? Nagrywaliśmy pociąg i nie wcisnął przycisku nagrywania w ogóle, więc no, nawet nie było jednego kadru, a co dopiero dyskusja o technikach. Nie było opcji, więc jak najprostsze techniki, ale pamiętamy o podstawach typu naciśnięcie recording, tak? Czyli czerwonego przycisku. I słuchajcie, najlepsze jest to, że przed ekranem komputera każdy jest ekspertem, nie? I dopiero w momencie, kiedy widzimy się na żywo i zaczynamy latać ze sobą, okazuje się, że jednak nie jest tak, że każdy jest tak dobry, jak pisze w komentarzach, bo dopiero wychodzi cała prawda i okazuje się, że ten unikalny moment wtedy umyka. No. Słuchajcie, oczywiście jest też tak, i to jest bardzo fajne, że jeżeli wejdziemy na wyższy stopień wtajemniczenia, będziemy troszeczkę lepiej latać, mieć szersze horyzonty i takie szersze postrzeganie ogólnie samej miejscówki, scenerii i możliwości, to te najprostsze ujęcia, one wcale nie będą bardzo proste, ale dla nas będą one banalne. A ktoś, jak zobaczy je, powie, kurczę, mega, nie? Ćwiczymy teraz manualne sterowanie dronem, czyli ruchy prawym, lewym drążkiem plus gimbal. I jak ja stosuję sobie to zwykle, jeżeli mam możliwość powtórzenia ujęć, czasami to nawet po 3-5 razy powtarzam, jeżeli to jest na przykład wieża, drzewo, czy inny wysoki obiekt, na przykład, nie wiem, zamek, czy budynek, to można spokojnie się bawić z kadrowaniem, czyli jeden drążek w prawo, drugi po przekątnej w lewo do góry i gimbal w dół. Pięknie się wznosimy, taki helix. Ale jeżeli mam unikalne sceny, takie jak na przykład przejeżdżający pociąg, albo nie wiem, wydarzenie typu samochód nagrywam, czy rycerzy, którzy naparzają się mieczami czy toporami, no to wtedy stosuję tylko i wyłącznie najprostsze ruchy. Do przodu, boczne ruchy, czy dźwignięcie z opuszczeniem gimbala i to wszystko, bo wiem, że jak schrzanie takie ujęcie, no to już nie jest do powtórzenia, więc tam to jest takie niezawodne. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że obiekt nam nie ucieknie, no to wtedy możemy sobie próbować do skutku ćwiczyć nawet cały akumulator, czy 2 czy 3.
No i słuchajcie, następna kwestia jest taka, latanie przy przeszkodach i wyczucie prędkości, wyczucie w ogóle samego drona w powietrzu. Ta orientacja przestrzenna jest mega ważna. Jeden z kolegów powiedział, że on się tutaj boi latać w tym miejscu danym, bo jest za dużo drzew. Ja myślę, kurczę, ale te drzewa to jest super sprawa, bo one dają nam możliwość tego, żeby ładnie skadrować pomiędzy drzewami, nie? I pokazałem mu, jak znajduję sobie miejsce pomiędzy drzewami, jak się wyłaniam z tych drzew, czy zza drzew, i jak one potrafią wzbogacić mi ujęcia. Zamiast się ich obawiać i latać tylko w czystym lufcie, można naprawdę zrobić coś mega fajnego. Zastosowaliśmy dwie rzeczy. Odpowiednie ustawienie się względem drona. Dron na tle nieba, ale też regulowaliśmy prędkości. Gain and Expo Settings, czyli ustawienia płynności ruchów i samych prędkości w danych trybach, tak? Poustawialiśmy je w ten sposób, żeby w Cinematic było naprawdę wolno, a w N były fajne ujęcia, troszeczkę wolniejsze niż zwykle, typu 5 metrów na sekundę, te prędkości 3 do 5 metrów na sekundę, natomiast S służył nam do przemieszczania się, szczególnie wyżej, prawda? Czasami też przestawialiśmy, wracaliśmy do ustawień w NC, tych szybszych, i przemieszczaliśmy się pomiędzy obiektami też stosując tryb N. Słuchajcie, kolejna kluczowa kwestia to jest ilość nagranego materiału. I to jest bardzo fajne, bo nie tylko u mnie się to potwierdza, a mianowicie im masz większe doświadczenie, tym potrzeba ci tak naprawdę mniej tego materiału. Mniejsza ilość, a lepsza jakość, nie? Nie nagrywamy 5 godzin z jednego wyjazdu, bo nie ogarniemy tego. Nagrywamy sobie sekwencje po 20 sekund. Jak będziesz mieć 10 minut dobrego materiału, aż nadto. Słuchajcie, ćwiczyliśmy jeszcze jedną rzecz, istotną bardzo, a mianowicie wysokość, na której latamy i siłę przekazu tego środka. Jeżeli latamy bardzo wysoko, na przykład na 120 metrach, no to wiadomym jest, że pokażemy głównie establishing shot, czyli otoczenie, nasz obiekt jako mały, często w centrum kadru, i to jest całkiem spoko ujęcie wprowadzające. Następnie, jeżeli chcemy przejść do prowadzenia akcji, podchodzimy już pod ujęcia średnie, czyli wyższe niż człowiek, ale nadal są to ujęcia niezbyt wysokie. No i w trzeciej kolejności prowadzimy akcję już bezpośrednio przy obiekcie. Czy to jest FPV, czy to jest dron z gimbalem, możemy naprawdę dużo fajnych rzeczy w ten sposób zrobić, tylko trzeba być świadomym tego, że wysokość, z której prowadzimy kamerę, ma niebagatelny wpływ. Słuchajcie, mamy zrobione połowę pracy na dzisiaj, jestem zadowolony. Nie skończę pewnie wszystkiego, ale nie szkodzi. Zrobię sobie teraz przerwę, przeedytuję ten film dla Was i jeszcze popracuję 2 godzinki po południu. O czym chciałem powiedzieć kończąc, że takie doświadczenia z warsztatów, one są bezcenne. Bo na YouTubie oczywiście ja staram się przekazać Wam jak najlepszą wiedzę, ale pewnych rzeczy, wiadomo, że nie wszystkie rzeczy przekaże się idealnie w formie filmów, bo to trzeba przeżyć i to trzeba, tego trzeba doświadczyć bezpośrednio. No ale też nie sposób jest, tak jak mamy tutaj powiedzmy 20 tysięcy czy 30 tysięcy ludzi w skali miesiąca, żeby te osoby mogły, i to nowych ludzi, żeby te osoby mogły, słuchajcie, bezpośrednio ze mną wszystkiego się dowiedzieć i doświadczyć. Dlatego mamy też formy warsztatowe online, a także formy, które są bezpośrednie. I myślę, że docelowo też przejdziemy na bardzo małe grupy. Chciałbym pracować w grupach 2-3-osobowych i to wszystko. Wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić na tego typu warsztaty, więc zapraszam Was także do Akademii Online'owej, ale na pewno osoby, które chcą, którym bardzo zależy, żeby polatać ze mną przez cały weekend, zrobić tych 6 sesji i wrócić do domu na poziomie o 1, 2, 3 levele wyżej,
te dadzą radę. I takie możliwości chciałbym też docelowo stworzyć. Ja też kształtuję te swoje warsztaty plenerowe, bo nie odbywają się one często, ale widzę już, na którym etapie chciałbym być. I też uważam, że powinniśmy pójść na jakość, a niekoniecznie na ilość, bo ta pogoń za tym, żeby być ciągle szybszym, większym, nie zawsze jest dobra, tak? Może trzeba na chwilę się zatrzymać, czy zwolnić przynajmniej i w takim bardzo ograniczonym gronie popracować. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że te informacje trochę Was zmotywują, ale też dadzą takiego kopa na ten sezon, który mamy obecnie, żeby latać systematycznie, żeby ćwiczyć, doskonalić swoje umiejętności, żeby też mieć świadomość wielu rzeczy, które decydują o tym, że tworzymy fantastyczne ujęcia. I tego Wam życzę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć! Przemek, na Ciebie to FPV to tak dziwnie działa, powiem Ci. Widać, że się od razu uzależniasz. Niezły jest, ja pierniczę. Chyba połknął bakcyla, co Ania? No, Michał zaczynał od mini, a teraz się zrobiło maxi. Pół bagażnika, właściwie cały w dronach. Dzięki Rafałowi, dzięki Rafał. Pięknie, no. Ale to wygląda super. Ja dziękuję. Pięknie, aż mi zaimponował. Te maluszki są cudowne. Wiesz, no to każde hobby wymaga pewnej... Zresztą sam wiesz, jak to jest z tym hobby. Każde hobby wymaga troszeczkę wdrożenia i poświęceń. To nie tak, że od razu. Ja jakbym wsiadł na twoim motocykl, też byłbym lekko skonfundowany. Ale dalibyśmy radę, nie Adam? Dzisiaj mamy ostatni dzień warsztatów i latamy w fantastycznej scenerii. Jesteśmy przy Małym Giewoncie teraz, a w tle widać zamek w Olsztynie. Latamy czterema maszynami jak do tej pory i warunki są rewelacyjne. No, idealne. Ja nigdy tutaj nie byłem przy tak dobrym świetle. Jest taka głębia, fajne ujęcia i kolory, i nasycenie, i światło. Wyszło nam słońce, mamy chmurki, a też jako towarzyszące na niebie jest plastyka piękna. I cudowne ujęcia można zrobić. Michał ma tutaj świetny patent, a mianowicie drucikiem sobie zabezpieczył filtr, żeby go nie zgubić. W każdym przypadku mu to świetnie działa. Pięknie. Ten dron mi się bardzo podoba i Kanada o nim mówił, nie? 40 long range, ale ten jest też super. 20 maluszek. Latałem nim przed chwilą. Świetny jest, bardzo subtelny. Tutaj mamy bardzo ładny kadr i bardzo dobre ćwiczenie. Ono jest z tych bardziej zaawansowanych, ale wbrew pozorom jest proste. Na czym polega? Odchodzimy od obiektu, wciskamy nagrywanie, odchodzimy, czyli prawy drążek po przekątnej na dół do środka, a lewym kontrujemy delikatnie, tak żeby obiekt znajdował się w centralnej części kadru. Za chwilę zrobimy to troszkę lepiej. Próbuję podlecieć. Trzeba tylko pamiętać o wysokości, żebyśmy mieli tą wysokość taką, żeby nie zahaczyć o żadne drzewa, bo lecimy do tyłu. Więc ja tu jestem na 40. Mamy najwyższy obiekt. Dobra. I pięknie Ci idzie, kurczę. Pierwsze loty w goglach. Na tym to polega i przełamujemy strefę komfortu. Wychodzimy z niej. Awata sobie leci.